W dzisiejszym odcinku Przygód z Lotarem sprawdzimy sobie sekrety i tajemnice nowego Endu, ponieważ uramy się na początku do Endu, to jest raczej wiadome, a później uramy się do End City i szukałem jakiegoś sposobu, żeby sobie zmagazynować moje punkty doświadczenia i zrobiłem coś takiego. Scroll of Ageless Wisdom, okazuje się, że on nie działa tak jak chce i chyba on będzie po prostu pobierał expa z otoczenia, a nie zabierał mojego, więc mówi się trudno, ja tam spadam na dół. W ogóle mam nadzieję, że dostanę jak zwykle efekt lewita. Tak, dostaję efekt lewitacji, bo to by było dziwne, gdyby tak nie było. I szukamy teraz przejścia, chyba to było gdzieś tutaj, żeby iść do NCD, bo tak jak mówiłem, tam są nowe rzeczy. Tych rzeczy bardzo potrzebuję. Szkielety mi oczywiście gonią, standardzik. Ty co? Co to za monstrum? O, i to wybucha. Okej, okay, mamy Ender Creepera, tak chyba można nazwać tego przyjemniaczka, z którym się przed chwilą zmierzyłem. I co to jest? O, cześć. Dostałem od ciebie książkę, ale chwila, gdzie było to przejście do tego, do End City, bo to się zawsze chyba tam, tak, po drugiej stronie kompletnie, także sobie szybko przejdziemy. Wy w tym czasie możecie strzelić łapę w górę, żeby później już tego nie robić, bo wiadomo, że to jest fajna rzecz, którą można zrobić z Afryką. I jeżeli tego nie robicie, bo na przykład jesteście tutaj nowi, no to subskrybujcie kanał, odcinki z tej serii są co dwa dni i nagrywam ten odcinek jakąś godzinę, może pół godziny po tamtym, bo powiem wam tak, nie mogłem się po prostu doczekać, też sobie nie będę, a sobie po prostu posprawdzam te sekrety End City, więc dlatego tutaj jestem, oczywiście totalnie nieprzygotowany, bo znowu żadnych bloków nie mam i znowu mnóstwo jest przeciwników. Halo, zostawcie mnie, zostawcie, dajcie mi się dostać tam na górę. Jakby teraz jakiś szkielet we mnie strzelił i bym spadł w tą przepaść i stracił te wszystkie poziomy, a dzisiaj naprawdę zależy mi na tym, żeby przetrwać ten odcinek i jednocześnie zdobyć elytrę, bo w sumie idę po elytrę, głowę smoka tam i pozwiedzać po prostu te nowe rzeczy i z tego co wiem, muszę rzucić perełkę tutaj, jo, ho, 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 bym prawie zmarł. Dobra, remote gateway. Nie wiem, jak się jeszcze stąd wydostanę, ale tym się będziemy zastanawiali kiedy indziej. Znaczy, no, w sumie mogę pozabijać te wszystkie endermany, które tutaj są. Siema, siema, chodź tutaj do mnie. Ty też w sumie możesz do mnie iść. Nie, to tak niestety nie działa i mamy. Widzicie? Piękne biomy. Też będzie trzeba znaleźć twierdzę zaraz. Dobra, zajdźmy sobie do nich. Wydropmy sobie Ender Pearl. Co jest? Widzicie, gdzie mnie to teleportowało? Czemu to mnie tutaj teleportowało? O co chodzi? Dobra, nie podoba mi się to, ale to jest chyba związane z jednym artefaktem, który tutaj mam. Nie mam tego artefaktu. Wow. Bym umarł na samym początku przygody. Co? Znowu coś mnie teleportowało. Czy to jest związane z tym owocem? Ja wiem, że on teleportuje losowo, ale że ja sobie stoję w miejscu i jestem nagle teleportowany, nie mogę umrzeć, pamiętajcie, nie mogę umrzeć. A, ktoś ma moc po prostu teleportowania, okej. Okay. No to za chwilę się tym zajmiemy, tam w ogóle coś jest, jakieś owoce, cześć, panteonie, w ogóle tych panteonów jest tutaj cała masa. I mimo tego, że ja mam super zbroję, to zobaczcie, że co chwilę dostaję obrażenia i to mi się średnio podoba. Dobra, trzeba po pierwsze zrobić waypointa tutaj tego miejsca, czyli tak, portal, w razie gdybym potrzebował sobie tutaj wrócić, mogę sobie te kwiatki pozbierać i raczej będę się za chwilę... Nie, nie mogę, ja tak po prostu nie mogę, no. Jak... A, chyba, że te kwiaty mnie teleportują, tak? Tak, te kwiaty mnie teleportują. Do góry. Szerendi. No to już wiem, czego mam nie tykać. Byłem pewien, że to jest zwykła górka z Endstone'a. Okazuje się, że w środku coś jest. Nie wiem dokładnie co, ale mamy jakieś dziwne grzyby, które... Oczywiście tych grzybów nie mogę zabrać, bo nie zabrałem ze sobą nożyc, a żelazo chyba z nikogo tutaj nie leci. Pozbierałem sobie w międzyczasie troszkę pereł. Nie, nie chcę tego. Ile mam? 6 pereł, więc chyba po prostu użyję perły, żeby się przeteleportować. Nie, nie tutaj. Tylko poszedłbym sobie na tamten ląd. To jest dobry pomysł. Trochę mnie wytrącałem z takiego wczucia się w endowe klimaty, właśnie te potwory, które co chwilę tutaj mijam. Dobra, tych grzybów jest naprawdę bardzo dużo i wystarczy, że obok... Aha, dobra. Wystarczy, że ja obok takiego grzybka będę po prostu szedł. Warto to zapamiętać. To co, rzucamy pierwszą perłę. Miejmy nadzieję, że to nie będzie fail i nie spadnę w przepaść i nie stracę wszystkich przedmiotów, bo będzie mi mega, mega, mega smutno. Tam w ogóle ile potworów. Co to jest? Nie, dobra, to jest po prostu... po prostu tak to wygląda. Cyk, rzucamy perełkę, dolecę. Muszę dolecieć. A, na lajcie.
Ale było blisko, nie? Był taki stresik, że może się nie uda tego zrobić i byłby przypał i byście się ze mnie śmiali, ale nie, udało się. Tam coś, a nie, okej, to tam nic nie ma. Tutaj mamy drzewa chyba takie endowe, ale ja nadal szukam jakichkolwiek struktur. Mogę to ściąć? Mogę to ściąć. Zobaczymy, jakie bloki z tego można zrobić. Tak, poise planks. Dobra, czyli tak, muszę wyrobić na pewno to wszystko, co tutaj jest. Mówisz, że jakieś nasiona? Nie, oczywiście, że nasion nie mamy. Ale mnie teraz czeka wyrobywanie wszystkich rzeczy, jakie tutaj znajdę. Czy to jest jako dirt uznawane? Nie, to jest po prostu jako taka dziwna ziemia. Szkoda, że toporek nie działa właśnie w ten sposób, że ścina całe to drzewo. To mi bardzo ułatwiło sprawę. Trzajcie, że Waystone się nawet tutaj w endzie respią, czyli będę mógł wrócić w każdej chwili do swojego domu. Aktywuję oczywiście tego. Azak, dobra. Będę musiał pamiętać, że ten... Albo nie, ja mogę zabrać ze sobą tego Waystone'a. No, to jest jeszcze lepszy pomysł. W ogóle nie wiem, o co chodzi Quanta. Będę musiał sprawdzić konfig tego moda, bo nie chcę, żeby mi się w endzie respiły takie potwory. Mówię, to jest takie troszkę niefajne. Ale nadal sobie zwiedzam ten end powoli. Byłem przed chwilą gdzieś tam. Teraz jestem tutaj. Goli mnie oczywiście potwór, mam mnóstwo artefaktów na sobie. Szukam jeszcze End City. O, bo w tych miastach endowych właśnie powinny być nowe struktury. Tylko na razie mam taki las. W sumie ładnie wygląda ten las. Wiecie co? Ja sobie tam pójdę. Powiem wam, że odpalił mi się jakiś dziwny soundtrack, taki, nie wiem, tajemniczy troszkę. Jestem w tym lesie. Jest mnóstwo potworów i jest coś takiego, jakaś dziwna kopuła, tak? Oczywiście zenchantowany szkielet. Zastanawiam się, czy nie włączyć sobie... Co to jest? Czy to jest potwór? Co? A to? Dobra, ja to zbieram od razu. Mam nadzieję, że mogę jako pamiątkę? Ty... Mogę to rozwalić i coś z tego wypada? Pewnie to jest, mówię, potrzebne do nowych craftingów, więc dlatego od razu biorę to w ciemno nawet. Teraz się nie przyglądam, do czego to dokładnie służy i tak dalej. Dobra, trzeba załatwić tych gości. Ciebie w sumie jeszcze trzeba załatwić. Dostałem sobie dwie książki. O, jakieś pająki są. Dobra, Bane of Anthropos. Nie, efektywność 5. Muszę tę książkę donieść do domu. Efektywność 5. Czekajcie, ja mam na kilofie ile? A nie, mam efektywność 5, ale to będę mógł użyć na czymś innym. Ale to mnie bardzo ciekawi, co to jest. Dobra, to było jakieś gniazdo robaków, nic w sumie z tego ciekawego nie wyszło. Więc chodźmy się przywitać z tym dziwnym pająkiem. Ej, on jest chyba... Nie wygląda na agresywnego, na razie mnie nie zaatakował. W ogóle jakieś rybki sobie latają tutaj. Bardziej to szkielety mnie przerażają, cześć. Jo, jaki słodziak. Wow, ty potrafisz lewitować. Powiem wam, że naprawdę się czuję, jakby był Nether Update i takie rzeczy po prostu zostały dodane. Tam coś jest. Właśnie, ciekawe, czy są cave'y na przykład z nowymi rzeczami. O, trzeba by było to sprawdzić, ale może nie teraz, bo mówię, cały czas szukam zwykłego, najprostszego End City. Jestem gdzieś głęboko w lesie i znalazłem nowy blok, to są jakieś takie, nie wiem, piaskowe cegły, bym tak to nazwał, bo zbiera się jak piasek, a wyglądają jak cegły i w sumie nazywa się to cegły, więc stąd ta nazwa moja dziwna. Tak, tego nie chcę, to sobie wezmę tu, szczejki zostawię, to też zostaje Waystone'a, muszę mieć pod ręką w razie, gdybym musiał jakoś szybko uciekać. Jak widzicie, mam jeszcze parę innych rzeczy, które udało się gdzieś tutaj po drodze zebrać, ale no nadal nie widzę tego... Nadal nie widzę tego End City. I ja myślałem, że to jest, wiecie, kwestia paru minut, że rzucę jedną perełką i to się wygeneruje. Okazuje się, że napotkałem jedyną taką dużą rzecz. To jest po prostu las, który się ciągnie i ciągnie i ciągnie i po prostu końca nie widać. Myślałem, że udało mi się znaleźć End City. Okazuje się, że znalazłem jedną pojedynczą wieżę i tam jest 1400 metrów dalej mój portal. Także zobaczmy, co jest w środku, bo naprawdę... O. To idzie jakoś w dół i to idzie też w górę. Dobra, na początku chciałbym sobie zejść na dół i zobaczyć, czy to jest może jakiś wieża, jakiś battle... Ty, dungeona znalazłem! Aha! No dobra, nie spodziewałem się, że znajdę dungeona, także chyba... Elytrę trzeba będzie zostawić na inny film, albo okaże się, że w tym dungeonie tak naprawdę nic nie ma i będę musiał i tak wyjść na zewnątrz. Ty, to jest głupie. Naprawdę tutaj nic kompletnie nie ma? Podejrzane, ba... Waystone, tak, właśnie w tym miejscu potrzebuję Waystone'a i w sumie nie wiem, po co ten Waystone tam się zrespił, ale to pewnie jakiś błąd generowania tego świata. Ale naprawdę wieża jakaś... nie wiem. Zobaczcie na to. Co, po co to jest?
po co to jest, tylko mi smaka zrobiło na jakiegoś fajnego dungeona. Na górze też nic kompletnie nie ma, tej wieży, także słuchajcie, ja sobie zrobię tutaj waypointa. Będziemy kontynuowali tą wyprawę w kolejnym, czekajcie, dom. Jest dom, szybko. Nie. Dom. Teleportujemy się do domu. Znaleźliśmy naprawdę dużo fajnych przedmiotów. Niestety tego, czego szukałem, nie udało się odnaleźć, ale możemy się umówić, że kolejny odcinek zacznę przy End City. Po prostu. Będę tak długo szukał tego miasta, aż je znajdę. Pewnie okaże się, że zaraz jak wyłączę po prostu nagrywanie, wrócę tam, to chwilę później znajdę to End City. Także wiadomo, jeżeli się odcinek podobał, nie zapomnijcie go ocenić. Ojeju, te kropy dziwnie wyglądają. Ja wam dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku. Odcinku Przygód z Flotarem za 2 dni. Cześć!